Hello. Hello, słychać mnie? Powinno mnie być słychać i widać. Bardzo słabo. Dobra, a teraz troszkę zwiększam u siebie głośność, więc może tylko tego. Bardzo? Kombinuję. Zobaczę, co się da jeszcze zrobić. Aj, aj. Już. Okej, teraz? Lepiej choć trochę? O, super. O, świetnie. Cieszę się. Może być trochę buczenia. Nie wiem, z jakiego powodu próbowałem z tym walczyć przez ostatnie 20 minut. Więc, ale mam nadzieję, że mnie słychać w miarę. Okej, okay, cieszę się. Jeszcze 5 minut i możemy zaczynać. Co tam słychać w ogóle? Wszystko okej? Okay? O, no tak, pada śnieg. Dzwonią dzwonki SAN. Minut jeszcze. O, ola, północ Polski. O, okej. No cześć.
Hejo. Cześć. Witam. Jeszcze minuta. No hej. Okay, godzina 19. Możemy zaczynać. Lecimy z koksem. Dobry wieczór wszystkim. Szósty odcinek Javy. No hej. W dzisiejszym odcinku pobawimy się troszkę szyfrowaniem. Ale najpierw mała prezentacja. Już pokażę pulpit. Widać mój pulpit? No hej. Widać mój pulpit? Ok, super. To możemy lecieć. Zjemy. Szósta filiżanka. Lecimy. Po ostatnich zajęciach, na ostatnich zajęciach właściwie zajmowaliśmy się parowaniem dwóch rzeczy tak naprawdę. Użytkownika i daty z nim powiązanej. Do tego korzystaliśmy z mapy, map ogólnie rzecz biorąc, które są taką kolekcją danych. Nauczyliśmy się też, jak sformatować datę, tak żeby podpasowała nam, tak żeby była dla nas czytelniejsza, żebyśmy mogli z nią coś dalej robić. I sprawdzaliśmy i zrobiliśmy właściwie mały program, w którym nasz użytkownik zależy się od tego, od kiedy mógł używać naszego programu, to dostał. Właśnie dostał. To było ostatnio. Teraz lecimy z nowym czymś. Szyfrowanie. Jeszcze chyba nie jest dostępne, ale będzie na wiki mistrzowie kodowania. To na samym końcu też powiem do Ani. Szyfrowanie. Jeśli chodzi o szyfrowanie, najczęściej spotykany. Dobry wieczór. Najczęściej spotykany algorytm przez nauki programowania to jest stary, dobry szyfr Cezara. ROT 13 lub ROT ileś tam, w zależności od tego, jak go uczymy. Tylko, że nie do końca on jest opłacalny w takim normalnym środowisku produkcyjnym. No hej. I chciałbym Wam pokazać, jak to się robi właśnie tak normalnie. Więc to nie nim się będziemy dziś zajmować, tylko
już stricte rzeczami Javowymi, choć nie tylko, bo one są dostępne właściwie wszędzie. Teraz pytanie, po co szyfrować dane? No, po to, żeby ktoś niepowołany się do tych danych nie mógł dobrać, nie mógł ich w żaden sposób odczytać. Druga sprawa, czy kiedykolwiek dane wrażliwe jak login hasło wypłynęły na zewnątrz? Tak, nie raz, nie dwa. I żeby było śmieszniej, zdarza się też wielkim korporacjom. Była sobie taka mała afera parę lat temu związana z jednym z korporacji z branży rozrywkowej w Japonii, gdzie dane użytkowników, login to tam ok, ale hasła ich były przechowywane, uwaga, uwaga, jako czysty tekst. Czyli w żaden sposób nie były przeformatowane, po prostu jeżeli ktoś miał dostęp do tej bazy danych, jeżeli ktoś się włamał, to po prostu pyk, dostał centralnie login, hasło, maile i to wszystko tak jak było. Jeśli dojdzie do wycieku, to czy mam się czegoś obawiać? Jasne. I to jest też kwestia tego, żeby robić skomplikowane hasła, czasami porąbane, po to, żeby ktoś nie mógł ich w łatwy sposób czy to zgadnąć, czy porównać. Czemu porównać? O tym powiemy sobie za chwilę. Po co uczniom takie coś wiedzieć? Czy wam? Choćby po to, że jeśli mielibyście, czy chcielibyście robić jakiś taki mały serwis u was w szkole internetowy, to w tym momencie, żebyście wiedzieli, jak tworzyć hasło użytkowników, jak je porównywać ze sobą, a uczniem no, to jest konkretna wiedza, więc mam nadzieję, że się po prostu przyda. Szyfrowanie. Kodowanie i dekodowanie ciągu znaków. No to jest ok. To możemy sobie zakodować jakiś tam ciąg, stringi i możemy je bez problemu, powiedzmy, odkodować. Czyli mając jakiś tam ciąg znaków, możemy sobie go zakodować tak, że tak normalnie on nie będzie dostępny do przeczytania, ale przy pomocy naszego programu możemy go odkodować tak, żebyśmy mogli go przeczytać. Ale jest też coś takiego jak szyfrowanie jednostronne i w ten sposób właśnie szyfruje się hasła użytkowników. Ich się nie da odczytać, to jest dość mocno skomplikowany wzór matematyczny, który tam wrzuca mocno losowe dane. Także nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób odczytać. Raz zakodowane, trochę mi się tniesz, ale głos czy dźwięk? Znaczy głos czy obraz? Głos. Okay, postaram się mówić wolniej, bo to może z tego powodu. Ok, więc raz zakodowane, zaszyfrowane w ten sposób hasło, my nie jesteśmy w stanie odszyfrować. Także to zaszyfrowane hasło jest sobie gdzieś tam w bazie danych, w jakimś tam bazie danych użytkowników i dobrze jest wiedzieć, jak zwalidować takiego użytkownika przy pomocy tego zaszyfrowanego hasła. No i tu macie gwiazdkę, że nie da się odkodować, odczytać. Bo to nie jest do końca tak. Inaczej. Google ostatnio przeprowadził udaną próbę porównania takich zaszyfrowanych haseł. Bo tworząc takie zaszyfrowane hasło, tworzymy jakiś ciąg literowo-cyfrowy hasła, tam przeogromne, 30 znaków i więcej. I to jest jego unikalny hash, tak zwany. Google'owi udało się wygenerować dokładnie taki sam hash w przypadku dwóch różnych, całkowicie różnych plików. Więc robi się w tym momencie kwas. Tyle, że te dane, które oni były używane. Znaczy były zaszyfrowane przez stary, już niewspierany i całkowicie się od tego odchodzi algorytm. Więc generalnie jest szansa, że
tego typu rzeczy, co ja Wam pokażę, to się mogą przydać na wiele, wiele, wiele lat. Ok. I pytanko, co w takim razie stosuje się w sklepie szerokim? Spróbujmy sobie zrobić małą aplikację, w której pokażę Wam właśnie jak zrobić taką mini walidację użytkownika tego haśle, czyli znowu będziemy sobie korzystali z map. Bo mapa to jest fajny przykład na to, jak zrobić użytkownika i dorzucić do niego kolejny ciąg, czyli jego hasło. W momencie mając użytkownika, sprawdzamy, czy on w ogóle tam jest. Jeżeli jest, sprawdzamy hasło. I nasza aplikacja będzie właśnie na tym polegała. Serwer nasz, to nie będzie serwer, to będzie nasza mapa z jednym użytkownikiem, więc szału nie ma, ale nasz użytkownik będzie zapytywał do naszej aplikacji i będziemy musieli podać login i hasło. Czyli login, hasło podajemy do naszej aplikacji. Ta aplikacja kontaktuje się z naszą mapą, sprawdza, czy jest taki użytkownik i czy hasło jest poprawne, które wpisaliśmy, no i zwraca nam wynik. Jeżeli nasz wynik jest OK, czyli jeżeli użytkownik jest i podał poprawne hasło, to w tym momencie coś sobie odczytamy. Coś, bo to coś będzie zakodowane. Jeśli tak nie stanie, w tym momencie kwas. Mała, prosta aplikacja, ale mam nadzieję, że będzie przyjemna do zakodowania. Zwłaszcza, że to jest bardzo mała ilość kodu. Także to jest w ogóle śmieszne, że przy pomocy 10 linii kodu można takie coś zrobić. I na koniec mały żarcik. Software Development Process. Mamy kolejne stopnie wtajemniczenia podczas tworzenia oprogramowania. I tak często jest. OK. Dobra. To jeszcze tutaj bardzo bym chciał Was poprosić, gdzie to jest ten czat tu jest, żebyście stworzyli na Waszych pulpitach pliczek o nazwie secret.txt, secret, i którym będzie właśnie tylko taki ciąg. To, co Wam właśnie podałem na czacie. Czyli przekopujcie sobie, zróbcie nowy pliczek na podpicie i tyle. Nie zabierzcie go. No tu mam klawiatura uruchomionego. Może nie open. New Java scenario, który już zrobił. Na pulpicie stworzę sobie hasher. H-A-S-H-E-R. I daję sobie create. I stary projekt sobie wyrzucę. Mamy na pulpicie ten nasz pliczek, bo to z niego będziemy odczytywali naszą sekretną wiadomość, czyli po tym, jak poprawnie podamy nasz login, nasze hasło, zaczytamy z tego pliczku ten ciąg znaków i wyplujemy go do naszego Greenfoota. OK, mamy. Bo się upewnić, czy mamy, zanim przejdę dalej, więc. Okay. Mamy, tak, OK. To leci. Greenfoot uruchomiony. Powinien być 3.1, wersja 3.1.0. Czyli Greenfoot jeszcze nie uruchomiony. OK. Ktoś ma uruchomionego Greenfoota, tworzymy nowy projekt o nazwie Hasher. Na pulpicie najlepiej.
I na dzień dobry. Nie tworzymy sobie nowego aktora, czyli nie klikamy prawym przyciskiem na klasę aktor, tylko gdzieś w tym pustym polu w hierarchii klas aktorów. Prawy przycisk i dajmy sobie New Class. Tyk. I ta nowa klasa odczytywacz. Nadajmy sobie taką nazwę. Język Java. No i język Java, tak na szybki wypadek. Czyli odczytywacz, nazwa klasy, language Java, dajmy OK. W tym momencie, co możecie zauważyć, tu się pojawiła klasa odczytywacz jako other classes. Bo ta klasa nie będzie aktorem, nie będzie światem. Ona będzie sobie taką klasą pomocniczą, dzięki której będziemy mogli odczytać nasz plik. Tak? Uch. Postaram się ciszej. Na dzień dobry. Znowu. Wyedytujemy sobie tą klasę odczytywacz. Prawym przyciskiem myszy Open Editor. Właściwie wszystko. Właściwie wszystko chyba z tą usuwam. Zostanie mi sama goła klasa. Czyli powinniśmy mieć tylko takie coś. Public class odczytywacz, klamra otwarta, klamra zamknięta i tyle. Co się dzieje, Cezary? Że pusta? Za chwilkę będzie trochę rzeczy tam. Za głośno? O rany, niektórzy mówili, że za cicho. Okej, postaram się troszkę odsunąć, albo troszkę ciszej mówić. OK. Mam odczytywacza. Skoro chcę, żeby... Tak, wszystko usuwamy. To ma być, zostanie tylko tyle. Public class odczytywacz, dwie klamry i dalej będziemy wklepywać nasz kod. Odczytywacz. Leci. Żeby odczytać nasz plik, potrzebujemy parę rzeczy po pierwsze zaimportować, po to, żeby móc odczytywać, czyli w takim formacie, w jakim my chcemy to odczytać. I w ogóle, żeby go odczytać. A po drugie, musimy powiedzieć mu, gdzie ten nasz plik się znajduje. Do tego na szczęście wystarczy zrobić zmienną. Nie, po prostu głośny, słabki mam. Mikrofon mam z kamerki, może dlatego. Spróbuj ściszyć trochę głośniki. String. Plik. Równa się. I to można zrobić na parę sposobów. Powiedzieć mu, gdzie jest ten plik. Można mu na hama powiedzieć C. Ty na razie nie piszcie. Users add chyba takie tutaj. Desktop i sync.txt. Oczywiście dałem nie te. Ale to w tym momencie musielibyśmy uważać na tą naszą nazwę użytkownika. Jest sobie lepszy sposób. Możemy się odwołać do systemu i do
jego właściwości. Ten myk tutaj, przypominam, klikniemy system, kropka, kontrol spacja, to w tym momencie powinniśmy dostać listę metod, które możemy zrobić w naszym systemie. Mnie obchodzi pobranie właściwości, a konkretnie pobranie właściwości o nazwie, to jest w cudzysłowie user home. Też ten user home zwraca mi z tego, co zwykle sprawdzałem, zwraca mi tylko C users Azure lub Adam, z którego tutaj korzystam. Więc to jest trochę kwas, skoro chcę. To jest trochę kwas, skoro chcę zrobić coś na pulpicie. Więc, żeby wziąć coś z pulpitu, potrzebuję dorzucić jeszcze taki ciąg znaków. Desktop przez secret text. I zamykam wszystko. Uwaga na dużą literę tutaj. W Windowsie to nie ma znaczenia, ale Java jest dość mocno powiązana z Linuxami. Stąd też po pierwsze w ten sposób przejście do katalogu, a drugie, no jednak duże małe litery mają znaczenie tutaj. Więc jak klikniecie desktop, to przez D, duże. Ewentualnie troszkę uproszczę Wam sprawę i zrobię Ctrl V. Spoko. No niestety nie poradzę w tym momencie. Spróbuj ściszyć głośniki, serio. Ok. Mamy plik. Mamy powiedziane, gdzie ten nasz plik się znajduje. Ale potrzebujemy jeszcze parę rzeczy po to, żeby ten plik obsłużyć. I to jest file file. Klik, klik. On to nam pyszczy, coś mu brakuje. Dlatego musimy sobie zaimportować import java.io file. Przestał pyszczyć, więc jest OK. Kolejna rzecz. File input stream. Damy sobie skrótową nazwę fis. On też tutaj pyszczy, więc na razie się skupimy. Słucham? Łap? Za chwilę opowiem. Czyli potrzebujemy file input stream. Jeszcze mamy coś takiego jak input stream reader. Też sobie zrobimy skrótowo ISR. No tak, może, bo jeszcze to na razie zaimportowaliśmy jedną bibliotekę związaną z tym, z file, z custom file. Tego jeszcze nie importowaliśmy i tego też nie. Chociaż mam podpowiedź małą, to jest sporo tych input-output, więc generalnie możemy sobie zrobić. I zamiast w tym naszym imporcie java.io.gwiazdka. I w tym momencie będziemy mogli spokojnie sobie dalej kodować.
Mamy. To jeszcze potrzebujemy pyszczy. Że robił fokę, że coś mu się nie podoba, że on nie zna czegoś takiego jak File Input Stream czy Buffer Reader. Tylko to nie będzie jakiś szał. 20 jest nieco lepiej, czy jeszcze trochę zwiększyć? Lepiej, czyli jeszcze zwiększyć. Tam 22. O, powinno być znacznie lepiej. Okay, czyli tak to powinno u nas wyglądać. Jeszcze Java i o, gwiazdka. O, super, dzięki. A po drugie, dorzucanie tych oto powiązań. I teraz, jeśli chodzi o odczytywanie plików, jest parę metod na to. W naszym przypadku, czy ja to trochę z prowizacją wziąłem, bo można by było wziąć o wiele prostszą rzecz, ale to nam się akurat przyda w, no akurat nie następnym razem, tylko w innym projekcie, w którym są też polskie znaki i to akurat bardzo fajnie obsługuje też polskie znaki. Więc lepiej, żeby to po prostu się nauczyć, żeby potrzebny klik, czyli ten file input stream, czyli to jest mówienie, że OK, ten nasz plik będzie wysyłał, znaczy z tego naszego pliku będziemy sobie pobierać do naszego programu jakiś strumień danych. Input stream reader to w ogóle nam daje to, że możemy czytywać ten strumień danych z tego naszego pliku. A buffer reader jest po to buforowanie tych wszystkich danych. Buforowanie, czyli właśnie przechowywanie w takiej komórce, która dzięki której będziemy mogli szybko, bardzo szybko, czy to zapisywać, czy odczytywać, będziemy mogli szybkie operacje na tym wykonywać. Cisza. No bo na razie nic nie mówię. OK. To możemy się zacząć bawić metodą public. Zwrócimy sobie ciąg znaków. Public string. Czytaj plik. No i na dzień dobry, pod file podpinamy nowy obiekt typu file, którego parametrem jest plik. Po drugie, is równa się new file input string i jego parametrem jest file. Jeszcze za chwilkę powiem, jak to ogarnąć. OK. Skoro mamy fis, teraz input stream reader i input stream reader. Tu się zaczynam na moment, bo on może tu przyjąć parę rzeczy, ale w naszym przypadku na potrzeb tego innego projektu potrzebuję mu powiedzieć, że ten strumień danych, który będziemy odczytywać, jest w takim zestawie znaków, w którym są nasze polskie znaki. Po prostu. Bo gdyby jednej rzeczy nie było, byłby kwas. I to już przerobiłem to na potrzeb tamtego innego projektu biblioteki, tak, wypraszania książek, gdzie
Ok, zapisywałem plik. Zapisywał się teoretycznie dobrze. Odczytywałem i on w tym momencie robił kwas, bo wszystkie nasze polskie znaki po prostu robił z nich siekę. I w tym momencie cały program diabli brali, bo on tego nie ogarniał dobrze. No ale żeby ogarniał dobrze, pierwszy parametr FIS, czyli ten nasz file input stream. Drugi parametr jest takie coś jak standard charsets. I on tutaj nie podpowie nic, ale tutaj to jest UTF podkreśnik 8. I on tu pyszczy jeszcze o standard charsets. Tym się za chwilkę zajmiemy. Na samym końcu pod tego naszego buffer readera dorzucamy nowy obiekt odczytywacza buforowanego buffer reader jako parametr ISR. I on tutaj sobie pyszczył właśnie o tym variable standard charsets. To jest po to, żebyśmy właśnie powiedzieli temu naszemu programowi i naszej klasie odczytywacz, że tak, te dane, które ja będę sobie odczytywał z naszego pliku, ten tutaj o secret.txt, on będzie kodowany w UTF-8. Bo taki jest standard, tak jest po prostu lepiej. Gdybyśmy zostawili bez tego standard chasset UTF-8, w tym momencie on by kodował to w takim zestawie znaków, w jakim działa system. Windows to jest Windows 1250, Linuxy jednak UTF-8, więc tu generalnie mielibyśmy kwas. Żeby się tego pozbyć, potrzebujemy sobie zaimportować import i to jest Java Neo Standard Chartsets. Aha, jeszcze czas. Ok, przestał pyszczeć o to, teraz pyszczy jeszcze o to. Unreported exception Java your file not found exception must be caught or declared to be thrown. Czyli generalnie może się tak zdarzyć, że ok, daliśmy mu ścieżkę do tego naszego pliku, ale pomiędzy tym tutaj przypisaniem ścieżki i powiązaniem go z tym naszym file input już file input stream, co się z tym plikiem może stać? Może zostać usunięty, zmieniona nazwa itp. Przepraszam za to. I musimy ten to jakby przechwycić ten ewentualny błąd, który się może z tego powodu pojawić. Na szczęście wystarczy zrobić coś takiego. Jak mamy public string nazwę naszej metody nawias throws io exception. Uwaga na wielkość liter i duże o, duże e, duże a, reszta jest exception. Wyjątek. Muszę to zrobić jeszcze trochę tak. Do góry to trochę na dół. No i dzięki tej gwiazdce normalnie musielibyśmy zaimportować Java. Oprócz tego Java EU file, to Java EU file input stream reader i buffer reader i oprócz tego jeszcze EU exception. Czyli generalnie tam raz,
2, 3, 4, 5 migratorii związanych z operacjami wejścia-wyjścia. A możemy sobie pozwolić na to, żeby to poszło w gwiazdki. No dobra, co teraz musimy zwrócić? Bo ta nasza metoda coś zwraca. Ona zwraca ciąg znaków. Moja komórka. Tak. Nadal krzyczy tutaj. Buffer ISR. Dorzuciłaś tą gwiazdkę tutaj, chociaż u ciebie tylko tam krzyczy, więc może być problem z tym buffer reader BR. Sprawdź, czy to masz, czy nie masz literówki żadnej. BR nie buffer reader. Na wszelki wypadek przerzucę to też. I teraz ta nasza metoda coś zwraca. Ona musi coś zwrócić, inaczej oszaleje, popełni sepoku itd. itp. Jeśli zwracać, return, zwróć. Tylko co musi zwrócić? W naszym pliczku jest właściwie tylko jedna linia. Na razie się tą jedną linią zajmiemy. Zwróć mi br. Read line. I tam mi zwraca ciąg znaków. Czyli to, co jej powiedziałem, że ma zwrócić. A najedź na ten błąd i powiedz mi mniej więcej, co tam jest napisane. A w tym czasie jeszcze dla pewności. Czyli tworzymy metodę, czytaj plik, która zwraca mi ciąg znaków. I która odczytuje plik, buforując go i mówiąc, że to wszystko leci po strumieniu danych. Plus jeszcze mówimy mu, że wszystkie dane, jakie tam są jako UTF-8. Czyli generalnie nasze polskie znaki nie będą jako krzaki, tylko jako no, nasze znaki, czyli U, Ły, O i tak dalej. No to masz w tym momencie problem z nie Buffer Reader, tylko z klamrami. Gdzieś usunąłeś klamrę niechcący. Jeszcze muszę wypadek też usunę sobie. I jest. Reach end of file while parsing. Tak, do przypomnienia. Dobrą metodą jest, kiedy tworzymy jakąś metodę, żeby od razu otworzyć klamrę i ją zamknąć, przejść sobie zaraz po tej zamkniętej klamrze w lewo o jeden znak, parę razy Enter po to, żeby sobie stworzyć takie ciało tej metody. Czyli generalnie w tym momencie jest mała szansa na to, że rypniemy jakiś błąd i mamy to czytelniejsze. Druga sprawa, popatrzeć na kolorki. Nasza klasa ma się rozpoczynać zielonym kolorem. Jako background jest zielony, jako tło jest zielony kolor i kończyć też zielonym kolorem. Pola, których są, czy to nasze file, string, pliki i tak dalej, i tak dalej. Super. Mają być na tle białym. Metoda ma się rozpoczynać i kończyć żółtym tłem. No, w środku też na biało. OK. To mamy zrobione. Co się dzieje, Cezary? Przechodzimy sobie do głównego okna Greenfoota i tworzymy sobie nowego aktora. Czyli klikamy prawym na aktor, New Subclass. Tak, bo musisz jeszcze na samym dole return br readline w tej naszej metodzie.
jak mówię, metody, które coś zwracają, czyli tutaj ten drugi człon, one muszą coś zwrócić. Jeśli im nie damy return coś, to w tym momencie one nie wiedzą, do czego mają służyć. Mimo że im daliśmy, hej, masz coś zwracać, masz coś mi powiedzieć, a ona jest, no nic nie mówi. Ok, wracamy sobie. O rany. Ok, tworzymy sobie nowego aktora. Gratulacje, że się uruchomiła dzisiaj na stopa. Tworzymy sobie nowego aktora. Nazwa Haszerka. I grafika z typu kobieta. Dajmy sobie OK. No i czego nam brakuje, żeby ona się pojawiła na świecie? No tego. Nie stworzyliśmy jej jeszcze. Przechodzimy sobie do My World. Do edycji. Ja to wszystko powycinam. Cezary, co tobie jeszcze nie? Jeszcze się nie uruchomiła? Dorzucamy sobie nowy obiekt. Haszerka. Tu cudownie ma tak naprawdę. Tworzymy sobie obiekt z domyślnym konstruktorem. O, sobie tam za chwilkę się nią zajmiemy. Dodajmy sobie ją na świat. Haszerka. Nie haszerka, tylko haszerka 320, po to, żeby było na środku. Ok, sprawdzam. Jest, jest. Na wszelki wypadek przypominam, tworzenie obiektów i dodawanie ich na świat po wywołaniu konstruktora świata, czyli potem Super 6400. Jeszcze tego trzeba pokazać, czy zostawić na tym świecie. Mamy naszą haszerkę na świecie? Tak, jak najbardziej. Konwencja się mówi na to, żeby klasy były nazywane z dużych liter. Klik tutaj nie pyszczy chyba bardzo na ten temat. Natomiast już Eclipse będzie mówił, że przez konwencję zaleca się tworzenie nowych klas z dużych liter. Natomiast już obiekt, mała litera. Komórko. Mamy?
Jest haszerka. Git. Aha, nie, git, tu jest kamerka, tu jest czat. Jak mamy haszerkę, to możemy sobie spokojnie ten nasz świat zabić. Tyle. To jest kolejny projekt, w którym nasz świat jest potrzebny tylko po to, żeby dodać obiekt do niego, po to, żebyśmy mogli z nim jakoś gadać. Ten nasz odczytywacz właściwie też już nie jest potrzebny, no ale zostawmy sobie go. Przechodzimy teraz do haszerki. Ta nasza haszereczka. Otwieramy sobie edytor. Okej. Czyli przechodzimy sobie do tej naszej haszereczki. I tu się zaczynają cuda niestworzone. Tu się będą działy cuda niestworzone. Bo ta nasza haszereczka to jest sprytna dziewucha i ona będzie przechowywała loginy i hasła naszego użytkownika. To ona będzie nam ogarniała to, żeby przekształcać te nasze ciągi znaków no właśnie w takie struktury. Okej. Struktury zaszyfrowane. Dobra. Czyli skoro potrzebujemy login i hasła, to będziemy sobie je wczytywać z okienka dialogowego, tylko string login jako pole, string hasło. Uważajcie, string to nie jest żaden byte, czy jakiś tam śmieszna inny typ. Po prostu to jest ciąg. String hasło. Tworzymy sobie od razu mapę z dwoma ciągami znaków. Użytkownik równa się new. Przerzucę na czat. Czyli tworzymy sobie ciąg znaków login, ciąg znaków hasło i tworzymy sobie mapę. O mapę i o hash mapę nam ten programik pyszczy. Żeby nam przestał pyszczeć, import java util import java util hashmap. No cześć, będzie nagranie, jak coś. No i w tym momencie przestał nam pyszczeć. Sukces. Ok, będziemy jeszcze korzystali z tego naszego odczytywacza, więc od razu sobie go zróbmy. Odczytywacz równa się odczytywacz. Mamy? Powinniśmy mieć.
Okay. W akcie, czyli tej naszej metodzie, która się właściwie wykonuje przez cały czas trwania naszego programu i ona jest dobra do tego, żeby sprawdzać, czy coś nie zrobiliśmy z tym naszym obiektem, czyli czy nie kliknęliśmy na niego, czy nie wcisnęliśmy klawisza myszy, znaczy klawisza klawiatury itd. itp. Tutaj sobie zrobimy zapytanie. Jeżeli green hook otwieram, zamykam klamrę. Przechodzę sobie o jeden do środka tych moich klamr i sobie robię parę razy Enter. W tym momencie mam otwartą to nic ci w sumie nie stanie złego, bo to możesz tutaj przy edycji, czyli otwierasz sobie edytor jeszcze raz twojej klasy i tu mu zmieniasz na duże O. Zapisujesz i to się automatycznie już tutaj zmieni. No tylko tu, jeśli dałaś się też z małej, to musisz poprawić. Dobra, mamy. Zakładam, że tak. Ok, czyli kiedy kliknęliśmy tego naszego, na tą naszą haszerkę, zrobimy sobie tak, że wyciągniemy z tego naszego pliku tekstowego, który gdzieś tam na podpisie jest, ten tekst, który tam jest i go nie tłumacz mi i tyle. Więc będziemy odczytywać ten nasz pliczek, który tam na pulpicie jest i pokazywać go na świecie. Ok. Czyli skoro sobie klikliśmy na ten nasz obiekt, na tą naszą haszerkę, to w tym momencie tak, bez żadnego problemu. Można na dużą. Poprzerabiamy sobie to, bo ten tekst, który tutaj jest, już jest przeze mnie przerobiony wcześniej. Coś tu jest ukrytego, jakiś tekst. To sobie teraz spróbujemy odczytać. Czyli to jest ta pierwsza opcja szyfrowania, kodowania, ta, którą możemy odwrócić. Żeby to odwrócić, śmieszna rzecz. Byte secret. Dokładnie. Nagrania będą. Czyli tworzymy sobie nowy obiekt typu tablicy bajtów o nazwie sekret i pod ten sekret no tutaj będzie zagwozdka mała base64. Nie, ten nic nie podpowiada. Get decoder. Kropka. Dalej nic nie podpowiada. Decode i odczytywacz, czytaj plik. To wam też przerzucę. I teraz co to robi? Na razie pyszczy, że nie może znaleźć czegoś takiego base64. Base64 to jest mam nadzieję, że to już u wszystkich zadziała, dlatego tak mocno optuję na tym, żebyście używali Greenfoota 3.1.0,
bo on już obsługuje Java 8, który jest ta klasa B64. Ona służy do zakodowywania, nawyki mistrzowe kodowania. To mówię na początku, na samym końcu dorzucę. Ona służy do tego, do zakodowywania tekstu i odkodowywania go. I żeby sobie z niej skorzystać, potrzebujemy ją jeszcze zaimportować. Import, tylko mamy to też util. Java util base64. Przestał pracować o BS64. Mam nadzieję, że u Was też. Właśnie dlatego parę rzeczy może. Oj. Czyli pod to nasz sekret dekodujemy zawartość naszego pliku. Tyle to jest na razie w formie takiej bajtowej. Generalnie będzie nie za fajnie. Żeby to było ładnie przedstawione, get world show. Tekst. I jako tekst wrzucamy sobie new string. New string. I jako parametry, przyjmie dwa parametry. Secret i standard classes.df 8 na pozycji 300. 100. Czyli na świecie pokazujemy tekst, który jest nowym ciągiem znaków, a na który się składa ta tablica bajtów, którą sobie odczytaliśmy z pliku w formacie UTF-8. I to wszystko musi znaleźć w położeniu 300, 100. Żeby z tego skorzystać, standard chassis, import Java, tam było nie tak. Sets standard class. Ok, komentuję jeszcze o jedną rzecz. Bo odczytywacz plik jest powiązany z naszym plikiem. W tym momencie to, że my tutaj w tym naszym odczytywaczu daliśmy mu, żeby w razie czego ogarnął ewentualny błąd, który się tam może znaleźć, to jeszcze musimy to zrobić tutaj. I tu już niestety nie mogę powiedzieć mu, że ewentualnie może wyskoczyć jakiś wyjątek. To muszę mu już dać obsługę wyjątków, czyli przed tym naszym ifem time i klamra. I po tym naszym ifie zamykam klamrę jeszcze jedną. Catch w nawiasie io wyjątek. Poza tym nawiasem otwieram zamykam klamrę.
Nie będziemy się za bardzo szczypać, jeśli chodzi o to, co w razie wyjątku mamy przekazać użytkownikowi, to nam przyjdzie kiedyś. To możemy sobie zrobić w każdej wolnej chwili. Możemy tego nie robić. Po prostu wyskoczy wyjątek. Tyle, cześć, dziękuję. A oto, co zrobił, to nie ja. Do widzenia. Tyle. Pokaż import. Pokazuję import. Tylko on tu jeszcze pyszczy o new exception, więc import Java new exception. Import greenfoot, po to, żeby ogarniać te nasze kliknięcia myszą. Mapa i hash mapa, żeby stworzyć sobie pseudobazę danych z naszym użytkownikiem, który będzie miał i ta mapa będzie miała login i hasło zawarte. BIS64, mam nadzieję, że tu u nikogo nie zrobił się kwas i nie powiedział, że nie ma takiej klasy. BIS64 jest do odkodowania naszej wiadomości zawartej w pliku. Standard charsets są po to, żebyśmy mogli odczytać to w wersji naszej polskiej, czyli wszystkie U, L, O, W i tak dalej, żeby poprawnie odczytał, a UException jest po to, żeby ewentualnie wychwycić wyjątek przy odczytywaniu pliku. Sporo tych importów jest, będzie jeszcze więcej. Nie jakoś szalona liczba, ale tak, będzie troszkę jeszcze więcej. Mamy. A nie, właśnie, a Ctrl Z, bo tak dopiero teraz nie naszło. Jak sobie skasowałeś wszystko, tylko w jaki sposób? Jeżeli dało się delete, to Ctrl Z jak najbardziej zadziała. Dlaczego mogę ci przesłać tutaj, chociaż na czat, byłby hardcore. Okej. Możemy lecieć? I to dosłownie lecieć? Czy jeszcze coś? Możemy, okej. Odczytywacza. Czyli w tym momencie, kiedy dam mu run, kliknę ją. Jej. Co tu się zadziało? To. Znaczy, tutaj jest akurat bez tytułu, więc to średnio możecie powiedzieć, że to. Czasem cheatów nie robię. Secret. Tam pisze cześć. Dokładnie. Tam pisze część, a zakodowane było w ten sposób. Inaczej możemy zrobić. Ja ten projekt, jak macie Facebooka, to po prostu was dorzucę do grupy na Javie i to będzie wrzucone. Poprzedniego projektu jeszcze nie wrzucałem, bo go najpierw muszę ucywilizować jakoś. Więc wystarczy, że się odezwiecie do mnie, was dodam na grupę. I mówię, bo to już jest taki konkretny projekt, więc ja postaram się go wrzucić jak najszybciej na grupę. Czy wszystkim się pokazało słowo cześć i uśmieszek? Czy komuś się wywalił błąd? Czy komuś się nie poka przepraszam, nie pokazało?
Ty masz błędy. Jakie błędy? Jest, cześć. No więc widzicie, ta nasza. Przytraj coś. To sprawdź, czy faktycznie tu jest wszystko ok. Czyli try, ta pierwsza klamra, otwarta, zamknięta, ma ogarnąć całego ifa. To by się pokazało, Cezary? Super, cieszę się. Czyli mamy tutaj, to jest potrzebny, ale nie jest potrzebny secret. Czyli to jest string, ciąg znaków. Ten ciąg znaków był zdekodowany do tablicy bajtów i tworzenie nowego stringa, tego tutaj, jest o tyle fajne, że możemy stworzyć po prostu jako ciąg znaków, czyli new string i tam w cudzysłowie cześć. Ewentualnie możemy wziąć byte i on sobie to przekonwertuje na nasze normalne literki. Standard czasem UTF-8 na wszelki wypadek, żeby było. Dzięki temu mamy hello. A to jeszcze nie koniec. Lucyna. Nie, cześć, nie hello. Co się pokazało? Lucyna, co się dokładnie sprawdziłaś sobie, czy jest wszystko ok przy tym try catch? Na wszelki wypadek kliknijcie sobie tutaj na tej haszerce Ctrl Shift I, po to, żeby Wam ładnie sformatowało tekst. To się często, gęsto przydaje właśnie w takich momentach, kiedy jest tylko jakiś błąd, to coś może być związane z klamrami bądź nakresami. Silnik nienawiści powinien być właściwie ogarnięty, więc tutaj. Przepraszam. Lucynka, jeśli mogę. Feedback. Albo treść błędu, jakbyś podała, to ja wtedy od razu będę niby wszystko ok, a nie pokazuję ci. Nie pokazuję. No dobra. Ale jakiś błąd, czy po prostu nic nie pokazuje? Secret. Secret. W notatniku. W notatniku w sekrecie ma być tylko, już na wszelki wypadek, w tym pliczku ma być tylko to i nic więcej. Jedna linia, którą pobraliśmy sobie tutaj przy tym br readline. On to sobie pobrał jako tekst, wysłał jako tekst, bo tu haszerka, widzicie, odczytywasz, czytaj plik, czyli generalnie to jest właśnie ten tekst, który tam jest w tym naszym pliku. Czyli ten nasz tekst, ten VY, coś tam, Y3.pl jest najpierw dekodowany do bajtów i potem wrzucam jako ciąg znaków. Już na nasze polskie ładne cześć. Mamy? Cezary, powiedz, bo ty mówisz nie cześć, nie hello. Coś się w ogóle pojawiło, czy nic? Pytanie kolejne. Skompilowało się w ogóle Lucyna i Cezary? Bo jeśli nie, to może być problem z tym Base64, że nie macie. Mogę zapisać ten secret. Tak.
Tak, ma być zapisany pod nazwą secret.txt, bo tylko do takiego pliku się tutaj odwołujemy. No i jeśli sobie zmienicie na, nie wiem, powitanie.txt, to tak. Czyli tutaj musimy się zmienić na powitanie.txt i ten plik na powitanie.txt. W tym sekrecie coś nie pasuje. Czyli wywala błąd. Jeśli tak, to możesz mi więcej napisać. Ale nie chcę pokazać powitania. Nie chcę pokazać ten get what. To jest wszystko OK. Tylko tam skopiowałem. Variable not found. Tak? Wszelki wypadek ten get what. Variable declaration w itd. Na wszelki wypadek podmieńcie sobie ten tekst, który tam miałeście z tym get workshop tekst, na to co wam porzuciłem na czat. Dobra. W razie czego Lucynka odezwij się, Kasia, ty też. Ja tu będę dalej grzebał. Będziemy w razie czego debugować w trakcie. Ok, teraz w haszerce naszej. Szybko już nie działa. Dobra, na razie. Będziemy lecieć, ok, bo trochę czas. Będę debugował w trakcie, Kasia, więc jak ktoś się, to się po prostu odzywaj. Będę myślał, co by się mogło stać. Haszerka. Teraz, żeby stworzyć sobie tą naszą pseudobazę danych z naszym użytkownikiem, musimy troszkę zmodyfikować to tworzenie naszej haszerki. Zrobimy sobie konstruktor. Haszerka bez parametrów, bez niczego. Public haszerka. No i tutaj nie będę Was zamęczał, bo tu się robi lekki hardcore. No hej. User list nie tylko użytkownik. Bo nie sądzę, żebyście chcieli to przepisywać, więc od razu wam to wrzucę tutaj. Czyli to sobie wklejcie, ten użytkownik put do konstruktora haszerki. Czyli przy tworzeniu nowego obiektu haszerka, czyli tu w świecie, tworzymy, to do tej naszej bazy, do tej mapy dołoży się użytkownik Adziel o jakimś tam haśle. I to hasło to jest właśnie jednostronnie zaszyfrowane hasło normalne. Czyli normalnie to jest ciąg znaków, ale przy pomocy pewnych operacji szyfrowania wychodzi nam takie coś. Mamy to. To jeszcze nie lubię rozbijać takie rzeczy na parę metod, więc tworzymy sobie nową metodę. Public szyfruj. String.
No, tylko będziemy potrzebowali jakichś danych, żeby je zaszyfrować, odszyfrować, przez inny zrobić w tej metodzie. Żeby to zrobić, to jak klikamy sobie w tym naszym ifie, potrzebujemy sobie pobrać od użytkownika, potem jak kliknie na tą naszą haszerkę, jego login i jego hasło. Pod login wpisujemy wynik naszego okienka dialogowego. Po pierwszy import. Po drugie, show input dialog. Podaj login. Tu jeszcze wam dorzucę tam login i analogicznie hasło. Hasło. Czyli mamy w tym momencie po kliknięciu pojawi się pierwsze okienko dialogowe z tekstem podaj login i po tym jak klikniemy Enter, czy tam OK, pojawi się drugie okienko z możliwością wpisania hasła. To hasło Ctrl-C, Ctrl-V, wszystko śmiga. Mamy. Czyli tak to ma wyglądać nasz akt w haszerce, że próbujemy sobie to, co później się stanie po naszym kliknięciu, a po naszym kliknięciu ma się stać no, kilka rzeczy. Po pierwsze, pobranie loginu, pobranie hasła i wyciągnięcie z notatnika, z tego pliku tekstowego ciągu znaków i wrzucenie go na ekran. Tyle, że ten nasz sekret będzie się pojawił tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podamy prawidłowy login i prawidłowe hasło. Więc w tym momencie musimy pomyśleć, jak zrobić i czym zrobić to sprawdzenie loginu i hasła. Stary, dobry warunek, jeżeli, prawda? Czyli jeżeli login lub hasło jest błędne, albo inaczej, czy powinniśmy, jeśli powiedzmy podaliśmy błędny login, to żeby od razu nam zwracał, nie ma takiego użytkownika, albo błędny login, no nie bardzo, bo w tym momencie ci, którzy próbują się dostać do naszego serwisu, do naszej aplikacji, będą wiedzieli, z których loginów, jakie loginy mamy u siebie w bazie, a które nie. Generalnie zmniejsza się pula potencjalnych luk. Więc musimy sprawdzić oba te warunki. Jeżeli loginu nie ma, takiego, który podamy, i oczywiście lub nie ma lub to hasło tego naszego użytkownika jest błędne, które tam podaliśmy z palca wcześniej, to w momencie podaj całą formułkę. Nieprawidłowy login lub hasło. Czyli to nie jest tak, że albo login, albo hasło jest nieprawidłowe, tylko na dzień dobry wykluczamy obie te możliwości w czasie logowania.
No to jeżeli mamy tego naszego użytkownika, jeżeli użytkownik kropka get nie, to contains key i tu mamy login, czy to by nas wróciło coś takiego, że jeżeli użytkownik, czyli ta mapa użytkownik zawiera login, no to spoko, ale my chcemy zrobić to na odwrót, czyli kiedy nieprawdą jest, że i login istnieje i nasze hasło do tego loginu jest prawidłowe. Czyli nieprawda, że taki użytkownik istnieje lub tu się będziemy troszkę rozwijać. Tu wrzucę na pełny ekran. Lub użytkownik getObject. Czyli jeśli getLogin tutaj, jeśli zawiera klucz login, to jest nasz login, to jest klucz, to jest wartość. Czyli jeśli użytkownik nie zawiera klucza login, czyli jeśli podamy coś innego niż addZer, lub użytkownik getLogin zwraca nam wartość przypisaną do klucza. Czyli tu sprawdzamy, czy klucz istnieje. W tym przypadku musimy sprawdzić, czy wartość tego naszego klucza jest taka, jaką no, podaliśmy. Czyli jeżeli nieprawda, że użytkownik getLogin i pytanko, bo kiedy porównywaliśmy ze sobą różne rzeczy, to czego zwykle używaliśmy? Jakiego operatora? Przypisanie było pojedynczy znak równa się, prawda? To było przypisane, tak jak mamy tutaj login, czy option pane i to jest ok. Przyrównanie zwykle jest takie coś. Tenże nie w wypadku ciągu znaków. Ciągi znaków porównują się przy pomocy specjalnej metody. Kropka. I to nasze, ten nasz obiekt, który będziemy porównywać, to jest wynik naszej metody szyfruj, a jako parametr hasło. To jest mniej więcej zrozumiałe? Ja wiem, że tutaj czasem jadę po bandzie i takie dziwne rzeczy wymyślam, ale chciałbym Wam właśnie tego typu hardcore pokazać. To jest ciekawe. Equals, porównanie dwóch ciągów znaków. Tego używajcie, nie używajcie tego podwójnego przyrównania, bo po prostu nie zadziała. Tak można przyrównywać typy proste, typu liczby, typu wartości true, false, ale nie ciągi znaków. Wszystko ok? Okej, zakładam, że mniej więcej jest. Czyli jako parametr tego naszego szyfruj string, ja sobie nazwę
po prostu jako input. Ten nasz input znowu musimy przerobić na tablicę bajtów, czyli byte pasełko równa się input get i tu jest bytes. To muszę przerzucić tutaj też. Na wszelki wypadek. Czyli pod to nasze hasełko, które jest po prostu tablicą bajtów, podstaw przekształcony ciąg znaków na bajty, po prostu. Czyli ten nasz ciąg znaków, to hasło, które wpisaliśmy, zrób z niego tablicę bajtów. No i co dalej z tym musimy zrobić? Musimy to nasze hasełko przetrawić. Musimy to nasze hasełko przetrawić dosłownie. Jest sobie coś takiego jak Message Digest, czyli przetrawienie wiadomości. I on sobie trawi i szyfruje ten nasz ciąg znaków. Żeby z niego skorzystać, musimy go dorzucić. Darno się. Ups. Tam jest get instance. W środku jest HA256. To jest algorytm, którym się będziemy posługiwać po to, żeby zaszyfrować naszą wiadomość. To jest wymany przez Google, o którym mówiłem w prezentacji, SHA1. Możesz sobie wygooglać, na Wikipedii poczytać, że ten SHA1 był używany jakieś, który numer, do 17, 10 lat temu i agencje wywiadu Stanów Zjednoczonych po prostu w pewnym momencie stwierdziły, że to jest zbyt ryzykowne używanie go i żeby się przerzucić na SHA-256 i wyższe, bo są też wyższe. Jest SHA-384, 512 itd. itp. My sobie skorzystamy z SHA-256, bo właśnie w tym, przy pomocy tego algorytmu zaszyfrowałem to hasło. No i musimy jeszcze dorzucić ten nasz import Message Digest. Import Java Security Message Digest. Message Digest jest OK, tylko on jeszcze tu pyta, że może być tak, że wybrany algorytm przez nas nie jest dostępny. Więc musimy sobie to też Java Security no such to wam podrzucę na chat. I tą naszą
tą naszą metodę też musimy froze search metody search. Obiecuję, że ostatni projekt tam w maju będzie o wiele prostszy i mniej hardkorowy. Tak, mamy tą naszą, ten nasz algorytm do przetrawienia tej naszej wiadomości, to lecimy pod to nasze hasełko, podstawiamy wynik tego naszego trawienia, czyli nd digest. I w środku Muzik. Hasełko input. A, dobra, i tak powinno być lepiej. Hasełko. Czyli pod hasełko postaw przetrawione hasełko. OK. Tylko my tutaj mamy ciąg znaków do zwrócenia. 330. Mamy ciąg znaków do zwrócenia, więc dodajemy tell new string. Tu się robi lekki hardcore, bo muszę. To też wam przerzucę tam. Java. XML bind data type commenter index binary hasełko. Tu jeszcze muszę dorzucić. Java X. Żeby nie było, ja tego nie pamiętam. Takie rzeczy po prostu się nie pamięta i nie ma sensu zapamiętywać. Lepiej mieć jakąś ściągę taką. Ok, czyli co my tutaj robimy? My tutaj to nasze hasło, które wpisujemy z palca do naszego okienka dialogowego, szyfrujemy. Szyfrujemy w ten sposób, tak żeby ono było zaszyfrowane w ten sam sposób, co to nasze hasło tutaj w bazie, w tej naszej mapie. Czyli generalnie to nie jest tak, że my odszyfrowujemy wiadomość z bazy i porównujemy ciągi znaków. Nie. Bierzemy ten nasz ciąg znaków, który piszemy podczas logowania się, szyfrujemy go i porównujemy wyniki tego szyfrowania z tym, co jest w bazie. I tak się robi właśnie w świecie. Jeszcze jedna rzecz, bo co w momencie, gdy tam powiedzmy rozkrali jakąś bazę i wyrzucili, czy zebrali wszystkie te zaszyfrowane hasła do siebie. One tego nie odszyfrują, ale może się zdarzyć tak, że będą porównywali, że z innego serwisu będą mieli listę haseł zaszyfrowanych i będą porównywali, czy z nowego serwisu jest hasło w starej bazie, tyk, 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 ok. Mam mecz, więc w tym momencie ten użytkownik o tym loginie haśle mógł się logować na ileś serwisów z
tego samego hasła. Z tego powodu też, jeśli macie hasło jedno do iluś serwisów, no nie polecam, bo w tym momencie robicie, no po prostu oddajcie klucze do swojego własnego mieszkania. Tak to po prostu wygląda. Dobra, ja tu jeszcze nie piszczę o to, że no such algorithm exception. To tu w tym catchu można zrobić sobie taki myk, że mamy catch new exception i nie muszę dawać drugiego try'a z naszym drugim wyjątkiem, tylko linia prosta. Pojedyncza. No such algorithm exception. I to też zadziała. Czyli gdy którykolwiek z tych wyjątków się pojawi, to w tym momencie złap go. No ok. To jest też. Czyli jeśli ten nasz login lub hasło są nieprawidłowe, to get word show text nieprawidłowy login lub hasło. I to też sobie wrzućmy 300. 100. Ale jeśli to nasze hasło i ten nasz login są prawidłowe, to w tym momencie weź mi odczytaj ten plik i pokaż mi jego zawartość na świecie. OK? To jest mniej więcej jasne. Mam nadzieję, że nie pozostaje, że nie śpicie. Coś powtórzyć, przybliżyć? Coś jeszcze dopowiedzieć? To jeszcze nie jest koniec. Tu jeszcze musimy ogarnąć, co to jest za hasło. To też Wam pokażę. Tylko wolałbym się upewnić, czy wszystko w miarę jest OK. W miarę, bo to musicie przetrawić. To jest 100% zrozumiałe, bo tu no, czasami takie hardcore wymyślam, ale no właśnie, mam nadzieję, że się przydadzą i to warto znać, jak to działa. Mamy? Które jeszcze tutaj tam przybliżyć? Które jeszcze opowiedzieć? Co jeszcze tutaj możecie niekoniecznie, co może nie do końca zrozumiałe, wyjaśniłem. Jeszcze tylko jedna rzecz tam została. Dosłownie jedna rzecz. OK, o feedback proszę. Zrozumiałe jest? Wyklepaliście już kod, który tu się znajduje. W sumie rację mówiłem. To samo szyfrowanie to było ile? Raz, dwa, trzy, cztery linie kodu. Lecimy jeszcze z jedną rzeczą, ostatnią. Pora się dowiedzieć, co to za hasło. Sprawdziłem tą stronkę
Jeśli mógłbym poprosić skopiować sobie to hasło tutaj, ten długi ciąg, przejść na tą stronkę, MD5 krypt, no, tak jest. I tu mamy coś takiego jak SHA to większość encrypt and decrypt. Jak wkleicie ten kod tutaj, ten, który jest, i dacie decrypt, pojawi się nasze hasło. Bardzo bym prosił któregoś z Was, żeby właśnie odszyfrował to hasło i podał je na forum, na czacie. Hasło 1, 2, 3. Dokładnie. Dzięki, Agnieszka. To jest jedno z najbardziej podstawowych haseł, czy najpopularniejszych haseł w internecie. Sami przyznacie, to jest banalne hasło. I wyobraźcie sobie, że w tym roku, tak ogólnie na świecie, hasło password zostało zautoryzowane przez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super hasło, prawda? Mało tego, ja tego hasła tam nie zapisywałem na tej stronie MD5 Decrypt, czyli ktoś to musiał wcześniej wpisywać, wklepać to hasło i zapisać w bazie. Więc tak to działa. Ktoś kradnie z bazy danych te hasła użytkowników niezabezpieczone, niezaszyfrowane jako ciąg tekstowy, wrzuca je w bazę już jako zaszyfrowane i potem tylko jeśli z innej bazy weźmie hasła, to porównuje sobie, czy takie hasła są już w jego bazie. Jeżeli tak, ma użytkownika na tacy. I to szyfrowanie właściwie, jak to ładnie ktoś opisał, takie szyfrowanie haseł, ono nie jest po to, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, w sensie nasze jako deweloperów tam, gdybyśmy pisali jakiś serwis webowy, to jest po to, żeby chronić użytkowników przed ewentualnym wyciekiem z naszej strony, że to nie przeleje się na inne serwisy. Oprócz tego jeszcze tam jeden motyw się dorzuca, tak zwane dosalanie, salting, czyli dorzucanie do tego naszego hasła, które sobie zwykle wpisujemy podczas rejestracji, losowych ciągów znaków. W tym momencie na bank są zapisywane trzy wartości. Login, hasło zaszyfrowane i ciąg znaków, ten, który został wylosowany. Czyli ten ciąg znaków wylosowany jest wyrzucany na początku albo na koniec tego naszego wpisanego hasła. To wszystko jest szyfrowane. I potem znowu, kiedy się logujemy, ten ciąg znaków jest dorzucany do naszego hasła na początku. To wszystko jest szyfrowane i porównywane z wpisem w bazie. Wtedy to działa. Wtedy to pasuje. I mało tego, wystarczy, że jeden znak zmienimy w tym naszym haśle i ten hasz wygenerowany z tego algorytmu totalnie się zmienia. Więc to nie jest tak, że tam się zmienia na samym końcu C na D, bo nie, tam totalnie zupełnie inne hasło to będzie w ogóle, nie będzie przypominało tego hasła, które wcześniej używaliśmy. OK. Agnieszka tutaj podała hasło 1, 2, 3. To możemy sprawdzić, czy to zadziała. Run, klik, login jest Adziel. OK. Hasło 321. To jeszcze nie jest, to jeszcze kiepsko zabezpieczone jest, bo tutaj podajemy hasło czysto tekstowo. Przypnij się na razie oko. Ty na razie daje złe hasło. OK. Nieprawidłowy login hasło, czyli połowa za nami. Adziel. Hasło 123. Cześć. Czyli działa.
No i to by było na tyle. Dziś jeszcze jakieś pytania? Lucyna, Kasia. Jak tam stoicie? Co tu jeszcze dopowiedzieć, pokazać? Jakie hasło masz podać? Hasło 1, 2, 3. To, co Agnieszka wpisała w czat. To właśnie hasło 1, 2, 3. Hasło 1, 2, 3. Zaszyfrowane wygląda w ten sposób. To działa. Widać, że to by, no, powiedzmy, że to był hardcore, to tak na pierwszy rzut, jak się z moim blablaniem, to może faktycznie być hardcore, no ale widzicie sami, aż takiego mordoru chyba nie ma. Jak mówiłem, cztery linie, mamy zaszyfrowane hasło. W ten sam sposób możemy je odszyfrować. Mogór, hehe. W ten sposób możemy je odszyfrować. No i to już jest konkretna wiedza. Okej. Jeszcze jakieś pytania? Tak. Jak mówiłem, jest sobie ta nasza grupa na fejsie. Wystarczy, że jeszcze nie dobranoc, momencik. Wystarczy, napiszesz do mnie. Napiszecie do mnie. To jestem ja, w razie czego. Adam Zieliński. Ja was dorzucę do grupy facebookowej, dzięki czemu no tam, tak, to będzie przerzucone tam do tej grupy jako normalny projekt. Na sam koniec jeszcze jedna rzecz. Jakby ktoś chciał z zaświadczenia skorzystać, to proszę bardzo. Można sobie wygenerować. No, a następnym razem zajmiemy się troszkę lżejszym tematem, bo zdałem sobie sprawę, że to był hardcore. I dziękuję za przybycie, że się tak wyrażę. Oj tak, no wiem, że był hardcore, ale z drugiej strony stwierdziłem, że to może być ciekawsze niż, nie wiem, jakaś kolejna gierka, której już jest tysiące. Jest chociaż trochę ciekawsze? Okej. Okay. No, więc tutaj dzięki. Więc tutaj sobie się nauczyliśmy, po pierwsze, jak sobie odczytywać plik. I projekt z tym związany będzie dostępny też na grupie. Z zapisywaniem, odczytywaniem większej ilości znaków. To fajne rzeczy, mam nadzieję, będą. Dzięki, cześć. Druga rzecz, equals. To jest bardzo ważne w Javie, C-Sharpie i tak dalej, tak dalej. Bo dzięki temu możemy porównać ciągi znaków. No i wiemy mniej więcej, jak działają takie serwisy logowania.
Do maja, cześć. Dzięki, dobranoc. Dzięki. Dzięki, hej. Dzięki, cześć. Kasia, tobie zadziałało w końcu? Mamy tutaj jeszcze wyrzuciłeś jednego hasza. Tego nie sprawdzimy. Hasło tak. Co tu się kryje? Kasia. Niepowitanie. Tu się odezwij na fejsie. I możesz mi podesłać plik źródłowy z haszerki odczytywacza. Zobacz, czy tam jest nie tak, a w razie czego po prostu porzucić cały projekt. Lucyna. A tobie zadziałało? Tam wiem, że też były jakieś problemy z tym. Tomasz pokrył Saszę. Do mnie mail jest. A jaki błąd się tam pojawia, Klaudia?